Wy przyjaciele, jesteśmy dzisiaj tutaj, aby wam głosić Ewangelię, aby wam mówić o żywym Bogu, którego rani spotkaliśmy w naszym życiu. Jesteśmy ludźmi przebudzenia, jesteśmy ludźmi, którzy w realny sposób doświadczyli spotkania z żywym Bogiem. I dzisiaj, w tym piękny ranek, chcemy wam powiedzieć tą dobrą nowinę o tym, że Chrystus jest naprawdę żywy. Chcesz powiedzieć o tym, że ja byłem człowiekiem uzależnionym od pornografii. Chciałem się zabić kilkakrotnie w moim życiu. Nie widziałem sensu, a równocześnie byłem człowiekiem religijnym, który myślał sobie, że dobre uczynki, wchodzenie do kościoła zbawią mnie. Ale 8 lat temu zawołałem realnie do Jezusa i powiedziałem: Jezu, nie znam Ciebie, ale chcę Cię poznać, chcę Cię doświadczyć taki, jaki Ty jesteś naprawdę. Chcę Cię poznać personalnie. Religia mówi Tobie, że Ty musisz spełniać religijne obowiązki, że Ty musisz się spinać i starać, że Ty musisz zasługiwać sobie, żeby Bóg przyszedł do Twojego życia. Ale prawda jest taka, że 2000 lat temu Chrystus umarł za Twoje grzechy, o tym, że On zmartwychwstał i że żyje, i że dzisiaj możesz mieć życie wieczne poprzez przyjęcie tego, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. Nie musisz się starać, nie musisz być człowiekiem religijnym, nie musisz udawać. Zdejmij się swoją maskę ze swoich oczu i powiedz: Jezu, chcę Cię realnie poznać. Ja byłem człowiekiem, który zakładał maski. Byłem inny w kościele, byłem inny w domu, inny wśród kolegów, ale ty postanowiłem, że ja oddaję swoje życie Jezusowi. To stałem się realnym człowiekiem, który odnosi sukcesy teraz w życiu, który zwycięża, który jest ponad diabłem i twoje życie też możesz się zmienić. Potrzebujesz przede wszystkim narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Potrzebujesz osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, osobistego doświadczenia Jego. Jeżeli chcesz, to przyjdź dzisiaj do Niego i powiedz: Jezu, nie znam Ciebie, nie wiem, kim jesteś, nie wiem, kim Ty jesteś, Boże, ale chcę, tak jak ten człowiek tutaj głosi, chcę Ciebie spotkać, chcę Cię doświadczyć, bo Ty jesteś żywym Bogiem. Tam na krzyżu Golgoty Jezus umarł za Twoje grzechy. Tak, wszystko się wykonało. Jezus Chrystus na krzyżu powiedział: wykonało się, wykonało się. Każda choroba, każda bieda, każde zniewolenie, każdy grzech został na krzyżu Golgoty przebity. I jeżeli w to uwierzysz, to staniesz się nowym człowiekiem i twoje życie się realnie zmieni. Nie musisz mówić: ja jestem doskonały człowiek, ponieważ się zgrzeszyłem. Ja jestem doskonały, wszystko mam w życiu. Ale Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakuje chwały Bożej. Każdy człowiek zboczył, każdy człowiek jest skazany na piekło. Bez Jezusa człowiek jest skazany na piekło. Ale dzisiaj masz ten wybór. Dzisiaj możesz mieć życie wieczne. Jeszcze dzisiaj możesz zawołać do tego Jezusa i powiedzieć: Jezu, chcę Ciebie. Nie chcę religii, nie chcę przykazań żadnych. Chcę Ciebie, Jezus, zawołać dzisiaj ze szczerego serca. Tak jak ja zawołałem 8 lat temu i moje życie się diametralnie zmieniło. Nieważne, z jakim problemem chodzisz, jeszcze dzisiaj oddaj swoje życie Jezusowi. A jeżeli chcesz uzdrowienia, jeżeli chcesz uwolnienia od demonicznych sił, to przyjdź tutaj na to miejsce. Położymy swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz wyswobodzony w imieniu Jezusa.